Cześć! Witajcie ponownie na naszym kanale Family Hiking. Dzisiaj jesteśmy na Dolnym Śląsku i idziemy zbadać ruiny Zamku Książ. No i pewno teraz powstaje konsternacja, no jakie ruiny, przecież Zamek Książ jest wspaniale zachowaną budowlą, perełką tutaj na Śląsku wśród zamków. Ale czy wiedzieliście, że jest jeszcze Zamek Stary Książ? I to właśnie o tych ruinach mówię. I jest to bardzo miejsce nieznane. Obecnie idziemy ścieżką Hochbergów, taką ich aleją. Jest piękny, górzysty teren, no trochę jakbyśmy się przenieśli w jakieś Alpy. Poniżej nas rzeczka Pełcznica. To jest właśnie taki teren takich wąwozów. Bardzo malowniczy zakątek na Dolnym Śląsku. Nawet z dziećmi dajemy radę, więc jest spoko. I o co chodzi z tym zamkiem? Wszyscy kojarzą Zamek Książ, no, wspaniały zamek księżna Daisy. Projekt związany z Rize, prawda? Podziemia III Rzeszy, jakieś tam, nie wiem, bunkry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mało kto wie, czy zapuszcza się tutaj obok Zamku Książ i odwiedza Zamek Stary Książ, czy ruiny Zamku Stary Książ, który zresztą przez długi czas funkcjonował jako takie romantyczne ruiny i wydawało się chyba nawet do połowy XX wieku, że on został zbudowany przez Hochbergów, którzy tutaj władali tymi terenami przed wojną, jako właśnie taka romantyczna ruina w XVIII wieku, jeszcze XIX. No był to częsty zabieg wśród tych możnych hrabiów, książąt, magnatów, którzy po prostu no, sobie albo mieli swój zamek, albo sobie budowali też ruiny, żeby móc sobie tam pojechać konno i zrobić jakiś piknik. Ale nic bardziej mylnego, bo Zamek Stary Książ jest na ruinach dawnego grodu z IX-X wieku i Zamku Piastowskiego, naszego. Bolko I Surowy miał tam swoją warownię. I tak naprawdę, oczywiście, zostały te w XVIII wieku wybudowane romantyczne ruiny w formie takiego nawet schroniska. O tym opowiemy, jak dotrzemy na górę. Natomiast znaleziono fundamenty pozostałości starej warowni. Dojdziemy, opowiemy więcej, natomiast teren jest piękny i też są tutaj tajemnice, bo cały obszar Książa był zajęty przez Niemców, przez dokładnie Luftwaffe i coś tutaj robiono. No ale powiemy więcej, jak dotrzemy tam, bo jest dużo tajemnic i postaramy się coś poszukać i znaleźć legendarne podziemia, które są niedostępne. Doszliśmy na sam dół tej dolinki, czy tego jaru wąwozu, gdzie właśnie przepływa ta rzeczka Pełcznica. I zresztą cały czas słychać, jak się idzie, taki szum. No jest pięknie, naprawdę. Olcia, jemy. No i teraz trzeba znaleźć właściwą drogę na zamek. Niby jest tutaj szlak zielony, ale wszystko jest słabo oznakowane. To jest trochę tak, jak ktoś nie chciałby, żeby ten zamek był znaleziony i żeby dalej był taki nieznany i bardzo dobrze. Ja byłem na Zamku Książ i szczerze 7-8 dni lat temu nawet nie wiedziałem, że jest Stary Książ. Ale chyba musimy wyjść po tych schodach. Więc czeka nas mała wspinaczka. Zresztą ten zamek Stary Książ, który w latach 1794-1797 został przez księcia Hansa Heinricha VI von Hochberg, no, on zlecił zaadoptowanie tych ruin piastowskich na
właśnie taki zamek w postaci takiego pałacyku letniego, domu dla gości. Tutaj funkcjonowała jakaś gospoda, z czasem hotel. Turyści tu przyjeżdżali i właśnie ponoć, żeby dojść do tego zamku, trzeba było pokonać 370 schodów. Nie, Iza? 370 schodów. Nie wiem, czy tu jest 370 schodów, nie będziemy tego liczyć. Ale miejsce było popularne praktycznie do czasów II wojny światowej, kiedy ten teren został przejęty przez Niemców, przez armię niemiecką, Luftwaffe dokładnie. I księżna Daisy, ostatnia władczyni zamku książ, tego właściwego, głównego, została stąd po prostu brutalnie wyrzucona. A zamek został przejęty i robiono tutaj różne niecne rzeczy. Między innymi były tajne laboratoria. Zamek jest chyba powyżej, także jesteśmy już blisko. Także niedługa trasa, pół godzinki. Dochodzimy powoli do celu. Już przede mną majaczy zamek. A tutaj ciekawostka, widać jakieś ruiny. Są to chyba pozostałości jakiegoś muru, może przyporowego, może obronnego, nie wiem. Po tym wcześniejszym zamku, tym piastowskim jeszcze. A zamek jest tam. No dobra, ale po kolei. Zanim dojdziemy do tego zamku, bo on w tej formie wczesnośredniowiecznej już nie istnieje. Wszystko zostało przebudowane w wieku XVIII, pod koniec wieku XVIII. I teraz rys historyczny. Tutaj istniało grodzisko datowane na IX-X wiek. Później tutaj każe wybudować zamek murowany z dwoma podgrodziami książę Jaworsko-Świdnicki Bolko I Surowy. I on nawet tutaj w 1290 roku przenosi swoją siedzibę z Lwówka Śląskiego. Więc musiało być to naprawdę ważne i dość mocno ufortyfikowane miejsce. O kurde, jest. I on sobie tak tutaj żyje, znaczy on i jego dynastia, natomiast w 1392 roku zamek przechodzi w wyniku bezpotomnej śmierci chyba Agnieszki, to była jakaś tam z rodu tego Bolka, przechodzi we władanie Czech. Wtedy właśnie tracimy księstwa świdnicko-jaworskie na rzecz Czech, już na dobre. I zamek później jest zdobyty przez husytów w roku 1428 bodajże. A później staje się siedzibą rycerzy rabusiów, rycerzy raubitierów, no, którzy tutaj mają taką bazę wypadową i po prostu dokonują różnych łupieszczych najazdów, wypraw na okoliczne wsie i miasteczka. I zamek ostatecznie zostaje w 1484 roku zdobyty. Widocznie ci raubitierzy mocno dawali się we znaki i jest mocno zniszczony, zdewastowany. Popada w ruiny. Właściwie tego czasu nie ma właściciela i jest ruiną do momentu, aż tutaj Hochbergowie przejmują władzę. Ale o tym za chwilę na zamku. Obecnie zamek Stary Książ to wzniesiona w latach 1794-97 malownicza budowla w stylu eklektycznym. Powstała według projektu Christiana Wilhelma Tischbeina. Po przebudowie istniejącego w tym miejscu średniowiecznego zamku piastowskiego z końca XIII wieku.
Podczas prac powstały m.in. stylizowane na gotyk romantyczne ruiny zamku Stary Książ. Nowy zamek otoczono fosą i murem obronnym, a wejście do niego prowadziło przez bramę z dwoma wieżyczkami. Przebudowa ta zatarła ślady zamku pierwotnego i przez wiele lat, aż do końca XX wieku, obiekt uważano za sztuczne ruiny. Wchodzimy na zamek. Tyle tytułem wstępu było, jeśli chodzi o te średniowieczne czasy. Natomiast skupmy się na nowszych czasach. 1794-1797. Hans Heinrich VI Hofberg w ramach porządkowania tutaj terenu wokół zamku książ tego właściwego nakazuje przekształcenie tych ruin w takie romantyczne ruiny, też pewnego rodzaju rezydencję letnią i ma to służyć jakimś im wypadom, biesiadom i tak dalej, i tak dalej. I powstaje taki zameczek stylizowany na zamek gotycki. Tutaj właśnie widzimy jakieś pozostałości. Natomiast co ciekawe, że wiele elementów zostało przeniesionych z ruin innych zamków w te tereny. Stąd też można powiedzieć, że jakąś dozę oryginalności to ma. Ale mówię, przez długi czas uważano, że to były takie romantyczne ruiny. Dopiero w połowie XX wieku odkryto tą piastowską przeszłość. To jest właśnie jeden z tych zachowanych portali. Nie pamiętam z jakiego zamku, ale to powiemy na narracji. Ale pięknie robi robotę. Tutaj w ogóle wchodziło się przez taką bramę z dwoma wieżami. I tak jak mówię, z czasem gościli tutaj odwiedzający zamek książ goście Hofbergów. Ale też stało się to bardzo popularne miejsce. Dlatego funkcjonowała to jakaś taka gospoda, hotel. Turyści po prostu tutaj przyjeżdżali i mogli tutaj się rozkoszować tym miejscem. Co znalazłyście fajnego? Ola! Chodź. Piękne to drzewo, nie? Super jest. Jak się wam dzieciaczki podoba? Fajnie, ale teraz Ola, coś znalazła, no to chodź, pokażesz mi. Ja jeden bluszcz przyniosłam. To jest bluszcz jakiś, nie? Nie. Tu po schodkach na dół i po lewej. No nie zauważyłem, bo byłem zajęty filmowaniem. Zobacz, znalazłam dwie. Zobacz tu. I jeszcze tu. To jest rura. Najpewniej to był jakiś element odwadniający, jakaś rynna albo coś, bo to jest taka kamionkowa chyba rura i to wygląda na dość współczesne. To jest stare, ale wydaje mi się, że to jest może być z czasów niemieckich, albo... Także Ola znalazła coś fajnego. Dobra, wróćmy na dziedziniec główny i dokończmy narrację. Zespół zamkowy składa się z zamku właściwego w kształcie zbliżonym do trójkąta
oraz dwóch trójkątnych przedzamczy położonych jeden za drugim na zachód od zamku właściwego. W budynku głównym połączonym z wieżą znajdowała się sala reprezentacyjna, zbrojownia, sypialnie, sala sądowa, izba więzienna z izbą tortur i kaplica. Pod kaplicą połączoną krużgankami z głównym budynkiem znajdował się loch pochodzący z zamku średniowiecznego. Podczas rozbudowy ruin zamku użyto wiele oryginalnych elementów renesansowych i barokowych detali architektonicznych przeniesionych z zamku w Trzebieniu i z innych okolicznych obiektów. Wydaje mi się, że tutaj właśnie było to wejście, bo to jest tak jakby pozostałość tych fundamentów, tych dwóch wież i po prostu był mostek. Ewidentnie tu jest most i tędy się na zamek wchodziło. Także zamek był w dość dobrej kondycji do czasów II wojny światowej i był bardzo popularny wśród Hochbergów. Zresztą tutaj księżna Daisy opisywała nocne wizyty na tym zamku. Działy się jakieś imprezy, harce, swawole. Są relacje, że po prostu biesiadnicy tak zapomnieli o tych manierach, że wywracali stoły, że szampan się rozlewał. Różne takie rzeczy. Także działo się. Tutaj ruiny jakiejś wieży. No dobra, ale co się dzieje z zamkiem? Zamek w czasie II wojny światowej jest przejęty przez Luftwaffe. Zamek jest przejęty przez Luftwaffe i tutaj coś robiono, tak samo jak na Zamku Książ, gdzie się zachowały niemieckie podziemia, bunkry, klatki schodowe, jak i tu. Ten zamek był bardziej dyskretny. Są teorie mówiące o tym, że był taki projekt Kronos i próbowano robić coś na zasadzie takiego diglock, to się chyba nazywało, czyli po prostu dzwon. Jakieś urządzenie, które miało emitować jakieś fale, jakieś promieniowane i generalnie razić przeciwnika, tak? Stąd też, czy to prawda, czy nie. W 1945 roku to miejsce zajmują Rosjanie i stacjonuje tutaj wojsko, tak samo na tym Zamku Książ. I uwaga, w maju, 19 albo 20 maja 1945 roku zamek zostaje zniszczony, podpalony. I do tej pory nie wiadomo, kto go podpalił. Oczywiście obwinia się Rosjan, wiadomo, niszczyli dużo rzeczy, ale co ciekawe, nie podpalili głównego zamku książ. Czemu? Nie wiadomo. Jest też relacja, właśnie jeden z badaczy dotarł do dowódcy rosyjskiego, który tutaj stacjonował i mówi, że była relacja żołnierzy, którzy pilnowali tego zamku i zobaczyli dwóch ludzi, Niemców, prawdopodobnie kogoś z tego, nie wiem, czy Werwolfu, czy jakiejś ekipy zabezpieczającej tutaj, wiadomo, na Śląsku dużo depozytów, która nagle wyszła z zakamarków. Oni kazali się zatrzymać, chcieli wylegitymować. Oni otworzyli ogień, zaczęli uciekać. Po czym tutaj na dziedzińcu zamku była jedna ze ścian, po prostu wyleciała w powietrze, zawaliła się, zapadł się dziedziniec. No i prawdopodobnie ten pożar właśnie był tym wywołany. Także to jest jedna z teorii, która właśnie mówi, że coś chciano tutaj ukryć, że jest jakaś tajemnica, że coś tutaj robiono. Czy to prawda? Nie wiem. Zaraz udzielę sobie na punkt widokowy i
zobaczymy widok na zamek książ, a także poszukamy tego wejścia do legendarnych podziemi, bo właśnie są relacje, że coś tutaj zasypano, ukryto, a co ciekawe, że te podziemia częściowo były jeszcze dostępne kilka czy kilkanaście lat temu, ale zostały zamurowane, bo ponoć kamienie spadały turystom, którzy tam wchodzili. Także no, zobaczymy sobie zaraz. Teraz sobie idziemy na taras widokowy. Taka końcówka tutaj atrakcji naszych. Bo no, jest fajny widok i w ogóle niesamowity klimat. I znowu słychać tą rzekę tam. Uważajcie tylko na te kamienie. I jest zamek książ, słuchajcie, ten bardziej znany. Ej, ty, koleżanko, a ty gdzie? Siołapa to mucha! I właśnie tam jest główne miejsce, gdzie chodzą turyści. Zamek książ. Ostatnia władczyni księżna Daisy. Zamek Hochbergu. Piękny. No tam można było osobny odcinek nakręcić, natomiast tutaj bardziej na dziko. Chociaż i tak jest dużo ludzi. Byłem mega zdziwiony, że aż tyle, bo wydawało mi się, że są takie nieznane, no ale widać już coraz mniej nieznane. No jak tam, Ola? Fajnie. Fajnie, najważniejsze, że nie pada. No co, musimy jeszcze dronem tu polatać, nie? Nie. Ja tam już... O, widzę nasz... Po wojnie w okolicach działały grupy niemieckich sabotażystów, których zadaniem było utrudnianie życia nowym mieszkańcom ziem odzyskanych i uniemożliwienie odkrycia tajemnic III Rzeszy. Czy stary książ zniszczyli Rosjanie czy Niemcy, nie ma pewności. Jednak dużo wskazuje na to, że było to celowe działanie. Stacjonowanie radzieckiej armii na Starym Książu jest pewne. Nie było to zwykłe zakwaterowanie wojska, bo na to znalazłyby się lepsze miejsca. Była to raczej specjalna misja zabezpieczająca zdobycze militarne i cywilne. Przypuszcza się, że funkcjonowała tu fabryka części do samolotów lub laboratorium Luftwaffe. W czasie wojny obszar objęty był specjalnym nadzorem żołnierzy Luftwaffe. A propos właśnie różnych podziemi, niewyjaśnionych historii z Niemcami Luftwaffe, to jest taka ciekawa część zamku, taka bardziej mroczna. Za mną jakieś podpory, być może część muru, jakiejś wieży czy podest. Natomiast jest interesujące, są te ruiny tutaj. Tak naprawdę nikt nie wie, co to jest, czy to było wcześniej formą tych ruin, czy po prostu jest to jakiś szyb windy, czy jakaś stróżówka, czy coś takiego. Z zewnątrz wygląda jak część tego zamku, natomiast w środku cegła, beton i jakiś szyb tutaj po kominie. Także bardzo... Bardzo zastanawiające miejsce, no jedno z wielu tajemniczych na tym zamku. Zamek Stary Książ kryje wiele tajemnic. Mówiłem o tym Luftwaffe, o projekcie Chronos i
jakimś dzwonie i tych tajemniczych podziemiach. Spróbuję tam wejść na dziko. Nie wiem, czy mi się uda. Wejść może wejdę, ciekawe czy wyjdę. No dziura jest taka. I te podziemia ciągną się tu wzdłuż tego muru tam. Niestety, utknąłem. Jestem za duży, żeby tam wejść. Po prostu nie złożę się w pół. Dobra, udało się. Wchodziłem taką dziurką. To chyba było najgorsze wejście, jakim kiedykolwiek szedłem. To, że się ścisnąłem z moimi gabarytami, 100 kilo, prawie 1,90 m, nie wiem. Dieta cud. Tędy trzeba będzie wyjść. A tu się zaczynały te podziemia. W sensie, jest tu zamurowane wejście. No, trochę się przymierzałem, żeby to zrobić, ale jak już tak daleko zabrnąłem, to nie można się poddać. Idziemy dalej, zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Jakaś komnata. Może to tutaj Niemcy coś Luftwaffe schowało. Niestety, to jest najdalej jak się da wejść, ale widzimy ewidentnie to, świeża cegła, czyli coś tam dalej było i jest dalej zamurowane, czyli po wojnie coś chciano ukryć, no. Co tam jest, nie wiemy. Czy całe te podziemia były kilkanaście lat temu zamurowane, też nie wiem. Wiem, że ludzie na pewno do tej komory tutaj wchodzili, bo widziałem zdjęcia, szli tym korytarzem, którym ja szedłem, tą galerią. Natomiast co dalej tam było? No nie wiemy, ale cieszę się, że udało się tu wejść, bo wszędzie czytałem, że są niedostępne, niedostępne. Ale dla chcącego nie ma nic trudnego. Dobra, musimy teraz stąd jakoś wyjść, żeby nie było tak jak na tym filmie, że wszedł, zniknął i została pani tylko kaseta wideo. No to będzie ciężkie. Naprawdę, naprawdę wyzwanie. Wchodziłem w różne ciasne miejsca, ale nie tak. Ale udało się. Także wygrana.
Także zamek książ, stary książ, zdobyty, poznaliśmy jego tajemnicę. Mam nadzieję, że udało się nam was zainspirować do wizyty tutaj. No, jest trochę ludzi dzisiaj, ale no, zamek staje się coraz bardziej popularny. Najbardziej cieszę się, że udało mi się trochę odkryć tych tajnych hitlerowskich podziemi wykorzystywanych przez Luftwaffe. Wcisnąć się w dziurę nie było to łatwe. Zobaczyć coś więcej, co nie jest dostępne może telemapy dla każdego. Także dzięki. Jak dzieci? Tak. Fajnie było? Tak. A co wam się najbardziej podobało? No. O, najmniej mi tak długo chodzenie. No i ścieżka jest fajna, ale muflonu nie spotkaliśmy, może w drodze powrotnej. Także dzięki, wpadajcie po więcej. Trzymajcie się, pa!